Więc kolejny film jest z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnio, co prawda, nie wiem gdzie zakończyłem grę, Centrum Pokémon chyba w Mistralon. A w międzyczasie zajmę się treningiem Poxa, jakim jest właśnie Joltik. Tak jest, będzie to kolejny członek mojej drużyny, a specjalnie tutaj zacząłem filmowanie od momentu bicia 36 poziomu. Wybaczcie kopnięcie w stolik, bo na tym poziomie właśnie on ewoluuje, jak widać. I teraz Joltik staje się Galvantulą. Trochę silniejszym i szybszym elektrycznym poksem. Elektrycznym robaczem. W sumie nie miałem robaczego, nie miałem elektrycznego, więc teraz już mam. No i dobra. Jeśli chodzi zaś o tegoż poksa, to w międzyczasie, podczas treningu, poznał mi on atak. Poznał mi on pewien atak, jakim właśnie jest Signal Beam. To jest całkiem dobrym atakiem typu robaczego, całkiem silny, 75 siły to całkiem dużo, no i może też oszołomić, chociaż szanse na to są dość nikłe. No i mam takim dobry speed 84 w stosunku do moich pozostałych poksów, no może nie powala, ale de facto nie ma żadnych EV w speedzie, więc tutaj jest kwestia jeszcze ich dobicia. No i w sumie można by z tego skorzystać, mam tam pewnie jakieś witaminki, więc można. De facto też jeszcze wypatrzyłem dwa nowe poksy, których nie mam na tej ścieżce i sobie je może jeszcze uda mi się złapać. Dobra, mam Carbos, który podniesie mi speeda, to poproszę. Dobra. I tak, co ja bym mógł chcieć jeszcze? W sumie tu mam Genius Wing, który podniesie mi jeden EV w specataku. Dobre i to. De facto można zbierać te piórka sobie i ładnie sobie ten specatak podnosić. Ułóżmy to może w jakiejś kolejności. O, dokładnie, Cynk. Zaraz Cynk dawał spec defensy, niech to spec defensywy. Szkoda, że nie mam Calcium, dałoby mi to w specatak, który tak bardzo mi jest potrzebny. No dobra. No to cóż, ja jestem akurat w trakcie treningu właśnie Galvantuli. Już teraz właśnie Galvantuli. Natomiast wcześniej był to oczywiście Joltik. No i tutaj udało mi się wypatrzeć kolejne właśnie dwa nowe mony. Bynajmniej nie jest żadnym z nich Tranquil, którego też za bardzo raczej nie chcę rozwalać. W sumie trafiła mi się chyba ta lepsza umiejętność Unnerve, która sprawia, że przeciwnik nie może używać jagód. Drugą umiejętność jest Swarm, która sprawia, że wzmocniony mam ataki robacze, gdy mam mało HP. Nie wiem co lepsze. Na Audino, na których tutaj między innymi trenowałem, też właśnie dałem Galvantuli Lucky Egg, dzięki czemu bardzo szybko wytrenowałem tego poksa. Także jest nieźle. Natomiast dobrym miejscem do trenowania Galvantuli de facto pod specatak byłaby właśnie tutaj ta wieża. Z tego względu, że... A w sumie Łoczok też jest nowym poksem. Ale zapomniałem, że go nie mam. Dobra, Łoczek jest wyższą formą Patrata de facto. Dobra, skoro go nie mam, to sobie go złapię. Zobaczmy, jak zadziała Signal Beam. Tym razem już wykonuję Galvantuli, bo niestety w przypadku Joltika nie robiło to jakiegoś szczególnego wrażenia. Dobra, atakuje siebie, ale się trzyma. Więc spróbujmy sobie go złapać. Zarzucę może jakimś... Gdzieś tu Great Balla widziałem i Lil Pup zaraz, więc szkoda Ultrasów. Spróbujmy Greatem. I raz, i dwa, i trzy, i jest Łoczok! Dobra, więc mamy Łoczoga, jest to wyższa forma Patrata, również taki obserwujący Pox. Używa swojego jakby świecącego futra, które sprawia, że te rozbłyski światła jakby unieruchomiają przeciwnika. Okej, więc dość ciekawy Pox. Dobra, natomiast to nie jest jedyny nowy poks, jaki tutaj występuje, bo występują tutaj jeszcze... Nie, to w sumie trzy. Wypatrzyłem, że tu występuje faktycznie Zangus, ale szanse na jego chyba są dość niskie. Więcej z Viperów faktycznie się spotykało. Jak i również można tu też znaleźć Zepstrike'ę. Dobra, nie sądzę, żebym był jakiś mega szybszy od Vipera, więc sobie go pominę. Ogólnie to powinien być raczej szybszy, niż większość poksów, jakie występują w tych trawach, ale no... Dobra, dajmy sobie tak do 10 minut, bo jednak na stadion planuję iść jeszcze w dzisiejszym odcinku. Oj, Dealing. Dealing daje V do speedu bodajże, więc w sumie całkiem dobrze. Mój Signal Beam teraz działa. De facto będę musiał się jeszcze wrócić do Drift 2, żeby przywrócić sobie Electroweeba, bo niestety nie mam żadnego dobrego elektrycznego ataku, a Electroweeb w połączeniu z Electrobolem myślę, że stworzy całkiem niezłą kombinację. Dobra, i właśnie dostaję boosted expa za to, że mam Lucky Egga na sobie. No troszeczkę do XP'em przy okazji, szukając Zipstrike'i i Zangusa. Dobra, na Tranquilach. Kurde, żebym ja wiedział, jakie statystyki daje Tranquil. Nie jestem pewien, czy speed, czy atak, dlatego nie rozwalam. Ataku totalnie nie chcę, bo atak fizyczny u Galvantuli jest niepotrzebny. Podobnie jak u Magmara zresztą.
O, jest Zangus! No to mam jednego z boksów, które właśnie szukałem. Trochę tutaj też wam pohasuję, bo niestety muszę się ułożyć. Znienacka rozpocząłem nagrywanie odcinka. No i dobra. Signal Beam z mojej strony. Spróbuję sobie takiego Zangusa osłabić. Myślę, że dość optymalnie. False Swipe. To jest bardzo ciekawy atak, który nie jest w stanie mnie uśmiercić de facto, choćby nie wiadomo jak mocno przywalił. Z tego względu, że ruch ten zawsze zostawia 1 HP, nieważne jak mocno byśmy uderzali. Nawet jak Pox ma 1 HP, używamy False Swipe'a i tak mu ten HP zostanie. Tak więc jest to dobry atak przy łapaniu ogólnie. Redukujemy HP do najniższych możliwych. No ale mamy najrzadszego Poxa ze ścieżki, czyli Zangusa, no to pozostaje mi jeszcze tylko Zebra. Jest to w każdym razie Kotofredka. Swiper jest jego głównym rywalem. Gdy poczuje zagrożenie, natychmiast wyskakuje z pazurami. Poks typu oczywiście normalnego. Fajną mam ukrytą umiejętność, jaką jest Toxic Boost. Jest to umiejętność właśnie z Dreamworldu, która podbija mu mocno speeda w stanie zatrucia. Dobra, i Swiper, jego główny właśnie wróg, ale Swipera już mamy, złapałem go bodaj 2 odcinki temu. A więc jeszcze Zip Strike'a i to już będzie faktycznie wszystko, co można było znaleźć na tejże ścieżce. Także jakbym jeszcze znalazł Zip Strike'a, byłoby miło. Zip Strike'a jeszcze uważać w przypadku, gdy mam Galvantule, bo może się zdarzyć tak, że użyje na mnie Flame Charge. Więc też nie kupiło byłoby się poleczyć. I może dobić chociaż na 38 poziom, nim pójdę na liderkę. De facto on Audino zdobywa po praktycznie 3000 expa, więc od tak mam level. Dobra, przejdziemy się rowerkiem na szybkości. Dobra, bo nie trafię. Nie trafię w drzwi, pomóżcie mi. Dobra, podleczmy się. Jestem ciekawy, czy Galvantula w międzyczasie jeszcze pozna jakiś atak elektryczny. Znaczy no, jakiś na pewno. Tylko chodzi mi o właśnie najbliższe 2 poziomy. Chociaż śmiem w to wątpić. Dobra. Zobaczmy jeszcze, czy tu przypadkiem nie uda mi się znaleźć gdzieś zeberki. No niestety. Tranquil. Nie jestem pewien, co daje V, więc wiejemy. Mój Elektrobol myślę, że już byłby chyba wystarczająco mocny, żeby go pokonać. O. No dobra, jak Audino się pojawi, to... No niestety. Coś innego mi opadło. O, ale jest zeberka, więc nie takie niestety. Dobra, jest zebra, jest dobrze. Dobra, leć Galvantula i byle nie Flame Charge, a będzie całkiem super. Dobra, to z mojej strony leci Signal Beam. Nie wiem, czy miałem okazję złapać Blitza, wydaje mi się, że nie. No i oczywiście Flame Charge, po cóż by innego. To jest jedyny efektywny atak zebry. De facto Galvantula ma raptem dwie słabości, właśnie ogień i kamień. Bo dzięki temu, że mam typ elektryczny, połączenie typu elektrycznego robaczego niweluje słabość typu elektrycznego, czyli ziemny, no i również jedną ze słabości typu robaczego, czyli latający. Więc na dobrą sprawę nie jest to wcale taki najgorszy poks na stadion, na który się wybieram. Dobra, ale dokopała mi ta zeberka. W każdym razie jest to elektryczny, taki pokem piorunujący. To jest Pokémon, który ma Intemperant, co... No po prostu ma tendencję po prostu do dzikiego biegu, dziki szarszy. No i gdy biegnie, wystrzeliwuje z siebie pioruny w każdą stronę. Także pioryńsko elektryczny Pokémon. Dobra, dobrze się było polecieć, ale kurczę, gdzie, jak? Spróbuję może się przejść troszeczkę wieżyczką. W międzyczasie może jakieś litwiki, głównie LGM-y bym fajnie było rozwalać. Bo tu mam pewność, że jeden Signal Beam załatwi sprawę, bo są to poksy psychiczne. Natomiast co do Litwików, to mój Elektrobol nie wiem, czy będzie wystarczający. A z kolei poksy duchowe są odporne na typ robaczy, podobnie jak i ogniste, więc tutaj mamy podwójną odporność. Dobra, zobaczymy, czy mój atak wystarczy. Ma tylko 28 poziom, więc w sumie jest na to szansa. Litwik jest wolny, więc różnica w speedzie jest dość duża. Poza tym nie jest powiedziane, że musi mnie atakować.
Yeah, na jeden cios, pięknie. To byłoby idealne miejsce do wbijania właśnie pod specatak i w sumie że między odcinkami przyjdę tutaj, nawbijam trochę tych HV do specataku. Dobra, ja się przyjdę tutaj głównie poleczyć. No i już czas mi się powoli kończy na doekspienie, ja jeszcze chciałem doekspić. No to najwyżej jakiegoś Audino jeszcze upoluję po drodze. Udamy się jeszcze do właśnie Driftwire, żeby sobie przywrócić Electroweeba. No chyba, że poznam jakiś atak elektryczny. W co wątpię, szczerze powiedziawszy. Dobra, kolejny Litwick. Kolejna faleczka do specataku. Jakże mnie to cieszy. Pewnie się powtórzę, ale to jest właśnie idealne miejsce do trenowania ów statystyki. Zastanawiam się, czy to przypadkiem też Gastlego bym nie mógł znaleźć. Bo wydaje mi się, że on tutaj jest w regionalnym deksie. Ale może mi się tylko wydawać. Dobra, popatrzmy jeszcze, może jakiegoś Audino upoluje. No polowanie na Audino jest raczej rzeczą nie na zbyt skomplikowaną. Tylko z czasowością wychodzi różnie. Coś czuję, że będzie chyba długi odcinek. Dobra, słyszę, że gdzieś ktoś tam się częsie i akurat w perfekcyjnym miejscu, czyli tuż przy ścieżce. Czy to będzie Audino, bo to jeszcze może być Emolga. Na szczęście jest to Audino. Dobrze, dobrze, że mam jeszcze wciąż mojego Bugbite'a, bo będę mógł mu ukraść jagódkę ewentualnie. Dobra, spróbujmy na początek i tak Signal Beam. Dobra, jeszcze pytanie, czy jest płci przeciwnej. Na szczęście nie. Dobra, to teraz ukradniemy mu jagódkę. O ile ma. Nie ma. Dobrze, nawet nie pytajcie, jak trening Joltika był tutaj męczący. Na szczęście Galvantula już jakoś sobie radzi. Ogólnie Plumpox jest bardzo krukutki, jeśli chodzi o defensywy. No i tak się wbija levele. Jest bardzo krukutki, jeśli chodzi o defensywy, natomiast no atak specjalny i speed już są w miarę okej. Dobra, powiedzmy, że jeszcze jakiegoś Audino, już dobiję ten 38 poziom, żeby tutaj nie robić sobie wstydu na stadionie. I tak właśnie Galvantula będzie odgrywać główne skrzypce na ów stadionie. No bo chociaż jakiegoś Audino, żeby te 3 tysiaczki wdobić. Szybkie ekspienie ma to do siebie, że no niby szybko wbijamy poziom, tak? Ale niestety pomijamy wbijanie FV w dużej mierze. Co za tym przekłada się to na niższe statystyki. Dlatego też o wiele lepiej się XP wbijając FV na słabszych poksach, gdzie się ich więcej rozwali. No wiadomo, że jest to bardziej czasochłonne. Natomiast bardziej skuteczne. Co nam po poziomie, jak mamy luki w statystykach. No ale tutaj HP też przy okazji trochę dobije. Więc też jest to dość istotne. No i z przewidywanych 10 minut zrobi się 15. Ach, trudno. Dobra, 32 poziom chociaż. To dobrze, bo to jest chyba najwyższy możliwy na Audino tutaj. Simple Beam. Zastanawiam się nad zabraniem Galvantuli, idąc na, jak będę szedł na stadion Lucky Egga, dać Amulet Coin, żeby zarobić troszkę więcej pieniążka. Bo pieniążek się może przydać. Ewentualnie jakiś inny wzmacniający atak. Raczej nie mam magnet, chociaż kto wie, może mam. Wzmacnia on siłę ataków elektrycznych. Dobra, Bugbite już powinien dobić. Pięknie, cios krytyczny. No i też 3000 punktów exp, co starczyło niemalże na level. Czy ja chcę wbić? Dobra, już normalnie wbijemy na jakimś poksie. Może FV-kę do speeda jakoś przy okazji zgarnę. Nie chcę też maksować speeda Galvantuli, bo nie ma to sensu de facto tutaj. Bo nie będę się mierzył z jakimiś ultra szybkimi poksami, które mają wymaksowane FV speed. Nie wiem, co Tranquil daje FV, ale obstawiam, że jestem na tyle szybszy, żeby super efektywny Electroball go załatwił. Dokładnie. Dobrze, i mamy 1000 punktów expa, czyli też w sumie ładnie. Ale czy jest 8, coś poznaje? Nie. Więc będę musiał zużyć sobie jeszcze jakiegoś hard scale'a, co jest troszkę kłopotliwe, ale no dobra. Czyli tak, robimy sobie fly i lecimy do Driftvile. Dobra, no to teraz wsiadł na rowerek
i jedziemy na dół. Chciałem powiedzieć z powrotem, chociaż no, z powrotem, no de facto się wracamy trochę, no. No dobrze, i teraz tak, ja tutaj... Chyba, że mamy jakiś inny ruch, który mógł Pokémon poznać przy ewolucjach, choćby Bug Boss. No, ale zobaczymy. Galvantula. I tak, Galvantulu. Chcę, żebyś przypomniać mógł... O, Spider Whip, to już w sumie jest ciekawy ruch, ale akurat mi się jakoś szczególnie nie przyda. Z tego względu, że Spider Whip zarzucamy sieć, która później każdego... Aha, Spider Whip, to nie. To w sumie jest nawet inny ruch. Pomyliłem się ze Sticky Whipem. Spider Whip swoje uniemożliwia ucieczki przeciwnikowi. Dobra, wywalę tego Bugbite'a, bo mi fizyczna ta akrobaczy nie jest potrzebna do niczego. A, obniżenie speeda Electro Whipem, bo Electro Whip za każdym razem, gdy trafi, obniży speed, podobnie jak Rocktomb czy East Wind. Są takie trzy ataki. No to wtedy... będzie fajne combo tworzył z Elektrobolem. Im większa przepaść pomiędzy mną a przeciwnikiem w speedzie, tym lepiej. No dobra, więc powiedzmy, że pół odcinka przetraciłem na przyszykowaniu Galvantuli. No dobra. Ja też tak myślę, czy kurczę, dawać ten amulet koń. Zerknę, czy nie mam magnetu może. Bo magnet mógłby być całkiem użyteczny. Nie wiem, co ja tam mam. Ułóżmy jeszcze według jakiejś kolejności dokładnie. Dobra, co my tu mamy z przedmiotów wzmacniających? Mamy tak, Suit Belt, to raczej mi się nie przyda. Wildland zwiększa celność. Może się to nawet przydać z jednej strony. O, jest magnet. Dobra, to damy jednak Galvantuli magnet. Bardziej mi się przyda. Tak. Dobra, Galvantula ma w sumie pełni sił, więc nie widzę sensu leczenia się. Idziemy od razu na gym. A gym jest na lotnisku. Dobra, podjadę sobie jeszcze rowerkiem, żeby było troszkę szybciej. Gym jest tu. Dobra, więc idziemy na Skyla. Tak więc jesteśmy na powietrznym gymie, gdzie wiatr wywiewa z niego. O, wybacz, pozwól, znaczy przepraszam, albo za... No, przeprosin, proszę weź to. Dostaliśmy świeżą wodę. Ależ ten gym jest hałaśliwy. Ten stadion to jeden powietrzny tunel, albo tunel aerodynamiczny. Kiedy wiatraki zaczynają wiać szybciej, to wywieje cię tak jak mnie tutaj. Kiedy myślisz, że wiatrak cię... wiatr zaraz ma zacząć wiać, to musisz się schować za ścianą i zaczekać, aż przestanie. Swoją drogą, Pokémony te właśnie latające są słabe na typ... czy podatne na typ kamienny, elektryczny i lodowy. No dobra, no to cóż, pozostaje nam... Dobra, wiatraki zaraz zaczną mocniej wiać, więc musimy się chować tutaj za ścianami. Dobra, i lecieć dalej, walcząc przy okazji z Tellerami. Mocny wiatr, co? To siła naszego stadionu. Haha. Tak, właśnie tego stadionu, więc toczmy walkę. No dobra. No to jedziemy, walczymy teraz z pilotem Flynnem, który wysyła walki z Łubata. Słubat jest wyższą formą Bata, pewnie już mieliśmy okazję go kiedyś zobaczyć. Dobra, let's go, Galvantula. I w sumie... faktycznie zacznę od mojego Electro Whipa. Który obniży mu speed. Co w sumie nie było konieczne. Wow, na jeden cios! Galvantula daje radę. Galvantula jest może nawet całkiem silnym poksem, ale niestety jej podatność na wszelkie uderzenia jest... straszno. Dobra, czuję się jakby jakaś intensywna presja poszła z swoich poksów. Oj, gdybym miał jeszcze większy amulet coina i mógł... O nie! Nie zdążyłem! Dobra, ale i tak mnie to wyrzuci z powrotem pod ścianę. Dobra, czekamy na powiew. Dobra, i teraz sobie lecimy tutaj. Dobra, prosto pod kolejnego trenera. Trenera. Dobra, moje Pokémony są silniejsze niż ten wiatr. To mnie... albo są moim oczkiem w głowie. Zaraz wydłubiemy to oczko. Dobra, pilot Wilson, zanim się bicie wysokości Simgleaf, czyli kolejne latająco... psychiczne latające raczej Pox. Oj, tu może nie być aż tak łatwo. I przyjemnie jak było ze Słubatem, bo Słubat jest raczej cienki w defach, natomiast nie można tego powiedzieć o Simgleafie, zwłaszcza jeśli chodzi o specdef. Więc był on w stanie przetrwać mój ruch, ledwo co, ale jednak... Reflect! Dobra, wychodzi na to, że nic nam nie zrobi.
Ale nie będę miał SLPP w elektrobolą, użyjemy Signal Beam. Doskonale. Czyli coś czuję, że ten stadion będzie należał do Galwantuli. Może jestem silniejszy niż wiatr, ale moje Pokémony nie są tak silne jak twoje. Dobra. Czy damy radę przejść sobie? Damy. To mnie dalej nie wywieje. Bo jestem na końcu, że tak powiem, ścieżki. Dobrze, teren czysty, albo prawa strona czysta, lewa czysta. Możemy zacząć powietrzną walkę. Mam zamiar wzbić się w powietrze. Znaczy, mam na myśli, że wzbić się w powietrze. Dobra, mniejsza większość. Jedziemy, kolejna waleczka z kolejnym pilotem Elronem. Teraz walki Archana. Ocean jest z kolei poksem z kamieniem, ożywionym kamieniem latającym. Mieliśmy okazję go zobaczyć. O, i to jest właśnie poks kamienny, więc trzeba go rozwalić czym prędzej, bo tu można narobić zamieszania. Dobra. O, czym połknany. Mamy prawie że poziom. No i Unpheasant. Dobra, rozwalmy tego kogucika. Wow, jeden cios. Kurczę, siła Galwantuli jest naprawdę... Ile to ma w specataku? 90, więc w sumie nieźle. Dobra, pokaliśmy Erona. Niestety, zostaliśmy zmuszeni do lądowania. Dobra. Idziemy dalej. Na kolejną powietrzną walkę. W sumie mogłem przejść tu, chyba z lewej. Czasami musisz się mocno trzymać i być bardzo ostrożny. Musisz reagować na swoje otoczenie, żeby nie wpaść w jakąś łapkę lub nie zostać wydwijanym ze stadionu. Dokładnie. Tak więc kolejny trener i jego jeden box, Ewing. I Unpheasant tym razem też samiec. Ale na nieco wyższym poziomie. Ale też mam teraz nieco wyższy poziom, więc też jest szansa, że wykończę go jednym strzałem. Elektroid. No tak sam sobie ma 55 siły zaledwie. A jak pięknie kosi. No i nie byłem w stanie zablokować twojej ścieżki. Jesteś naprawdę niesamowitym trenerem. Dobra. To mnie wywieje pod ścianę. Dobra, czy ja się biję z tym trenerem? Pewnie, że nie. Jeśli możesz mnie pokonać, to będziesz w stanie zmierzyć się z liderką. Ale musisz być ostrożny. Nie pozwolę sobie na przegraną. No dobra, więc kolejny pilot, tym razem z dwoma pokonami, Chase i Ducklet. To jest poks, który będzie podwójnie podatny na moje ataki. Dobra, to może nie będę ryzykował pudła elektrowibem, użyję od razu elektrobola. I syk. To i tak będzie podwójnie super efektywne, więc nawet jakby nieduża różnica była w speedzie, to bym wykończył mojego przeciwnika. No i mam już 40 poziom, więc Galvantula dorównuje reszcie drużyny. I próbuję poznać ruch Agility, który jeszcze bardziej podbije mu speeda, co jest mu totalnie niepotrzebne. Dobra, i kolejnym poksem jest Słubat. Chciałem głównie wysłać na Słubata. Za bardzo nie mam co wysłać, więc pozostańmy przy Galvantuli. Nowy poks się spisuje. Dobra, Electweeb. I po Słubacie również. Dobra, ale nie, żeby nie było za pięknie, Galwantulę sobie schowam na razie. To będzie taki mój as w rękawie. Jak to możliwe? Przecież nie byłem wcale bezmyślny albo nieostrożny. Dobra, szybka akcja. Teraz do walki wyślę. No, zastanawiam się właśnie nad Goletem. Ale dobra, może popijmy się Magmarem troszeczkę. Dobra. Wicher wieje. Dobra, muszę się tu skitrać. Dobra, i teraz na szybciora. O kurczę, to była zła droga. Nie, teraz wywieje mnie. Aż tu. Dobra, muszę się schować tu w takim układzie. Aha, i droga wiedzie. Dobra, tu się chowamy. Tym dolnym pomostem. Dobra, tu zostanę i tak wypchnięty pod ścianą. Ale teraz mogę śmiało przejść sobie tu i jesteśmy już
przy liderce. O, już tutaj wiatry mocne nie będą wiały. Hehe, czekam tutaj na ciebie. Silni trenerzy, którzy mogą... Jesteś całkiem silnym trenerem, bo byłeś w stanie jakby stawić czoła temu wiatrowi, który tutaj wieje. Jestem dość podekscytowana, że będę mogła z tobą zawalczyć, więc co? Cieszmy się zabawą, dobrą walką i w ogóle. Więc idziemy, walka ze Skylą. Dobra, no to cóż, Skyla ma 3 poksy i pierwszym z nich będzie właśnie Słubat. Dobra, leć Magmar, załatw sprawę. No dobra, no to z mojej strony zaczniemy od Lava Plum. O, Heart Stomp, to jest szybsze ode mnie, nie wiem dlaczego. Heart Stomp może też zarzucić Flincha, a ja mogę zarzucić Flame Body. No więc kolejny... jakby atak przy... Coś, że gdy szykuje się do ataku, to jakby chodziła w powietrzu, czy coś w ten deseń. Dobra, mniejsza, jedziemy. Lava Plum. Szybki ten Słubat. Swoją drogą. Ale dobra, udało nam się go pokonać. No i dobra, kolejnym poksem będzie Słonna. No to jak Słonna, to w sumie propozycje są dwie. Albo Golet, albo Galvantula. Ale Galvantula wydaje się być bardziej rozsądnym wyborem. De facto Air Slash może troszeczkę mnie pokłopotać. Dobra. Electroweeb. Oczywiście jednym ciosem to zmiotę. Zdziwiłbym się, jakby było inaczej. Dobra, jest ateczny poksem, będzie Unfezant, czy co będzie? Jest, Skarmory. O, no to tutaj znowu przyda się Magmar. Dobra, no i do akcji wchodzi Skarmory! Poks stalowo latający. Nigdy się nie poddajemy. To rezultat wielu walk. Dobra, jedziemy. Lava Plum! No i tak, Skarmory ma niestety Stardy. No i poważonko. Agility. Podbija sobie speeda, ale to się na nic nie zda. Patrzę, wszystkie poksy prawie na hita. Znaczy no w sumie na hita, bo resztę zdziałają statusy ewentualne. Dobra, pokonaliśmy błyskawiczy Skylę. No nie zapomnij nigdy tej walki. Cieszę się, że mogę z tobą zawalczyć. Jej. Także poszło gładziutko. Jesteś naprawdę niesamowitym trenerem. Moje Pokémony, ja jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy z tobą stoczyć, albo stoczyć tak unikalną walkę po raz pierwszy od 2 lat. Gdzie mogliśmy użyć całej siły. Oto jest oficjalna odznaka. Dobra, więc mamy kolejną, w zasadzie to już chyba przedostatnią? Nie, nie przedostatnią. Przedostatnią. Bo jeszcze 2. Wow. Dobra, teraz twoje poksy też będą ci posłuszne do 70 poziomu, no i możesz też wziąć tego Tema i używać go w walce. Jesteśmy Tema 62 z ruchem Acrobatics, który już wiemy co robi. Zastanawiam się co Profesor Juniper robi. Obiecałem, że jakby... No. Przeniosłem samolotem. Dobra. Przez skrzynię przebijam się. To chyba musiało boleć. Dobra, czas na szybki skok w samolot. Hej, gdzie jest profesor Junipe? No i jest już pani profesor. O, cześć. Dobrze, mam nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzić kolejne badania po drugiej stronie gór. Dokładnie, chcę tam polecieć. Jest ktoś w mieście Opelucid, z kim chce się spotkać, ale nie możemy przejść przez zakręconą górę. Tam skręconą górę. Po prostu przelecimy szybko nad Lentimas. Będę czekała w serwisie jakby... No, lotniczym. Hej, proszę mi profesor, pani zaczeka. Naprawdę. Wszystko robi po swojemu. Okej, ty też z nami lecisz. Hello? Ja nie mam nic do gadania? No dobra, zawsze to jakieś nowe miejsce. Dobra, więc idziemy. Dobra. O, cześć. Wygląda na to, że musiałaś na nas czekać, wybacz. Więc co, polecimy ze Skylą? Dobra, chyba profesor już skończyła. Dobra, lecimy samolotem. No dobra, to lecimy. Okej, Skyla, jesteśmy gotowi, więc lecimy do Lentimas. Co to jest Lentimas? Byłem tam? Łej, zaczekajcie! Zaczekajcie, chcę też lecieć.
chcę... A, ja wiem, dobra, gdzie my lecimy. Chcę też zbadać odwróconą górę. Janka, ty tutaj? You are starting to show. O, widzę, że masz jakby potencjał na naprawdę zapalonego badacza pewnego dnia. Okej, więc lecimy do Nentimax. Dobra, już wiem, pamiętam, o co chodzi. Dobra, wygląda, że jesteśmy już wszyscy, więc lecimy przez niebia unowy. No więc spalimy maszynę i lecimy do zupełnie nowego miasta, gdzie, o ile dobrze pamiętam, duchów i różności nie zabraknie. No i lądujemy w miasteczku Lentimas. No cóż, chyba powinnam wam powiedzieć, dlaczego was tutaj sprowadziłam. Cele napowiedział mi o grupie ludzi określanych mianem Team Plasma, które planują użyć legendarnego Pokemona, żeby przejąć kontrolę nad regionem. Jak wiecie, region Unowa ma dwa legendarne Pokemony typu smoczego, Zekroma oraz Reshirama. Jednak dwa lata temu Zekrom i Reshiram poznali trenerów i uznali ich za bohaterów. I poszli jakby w ślad za tymi trenerami. Więc Team Plasma nie powinien być w stanie użyć smoczego Pokemona. To prawda. Więc co oni mogą planować? Jednak sporo jest rzeczy, których nie wiemy na temat Zekroma i Reshirama. Dlatego też chciałam dowiedzieć się od lidera miasta Opelucid, Draydena, co on wie na ich temat. Jest ekspertem, jeśli chodzi o typ smoczy, w końcu jest też z tego typu liderem, więc może coś wiedzieć. Więc dlatego też i was tutaj sprowadziłam. Chcę, żebyście udali się do Opelucid i wysłuchali Draydena. Pomożecie? No pomożemy, dzięki. Więc dajmy sobie wszystko, aby nie dać znowu zatriumfować Teamowi Plazmie. Jednak wysłuchanie jakby opowieści Jane'a na temat smoczych Pokémonów może być interesujące. A co ważniejsze, pomoże wam też uzupełnić stronę w Pokédexie. Dobra, ja będę tutaj w okolicy Vulcano. Chcę sprawdzić, czy plotki prawdziwe są na temat rzadkiego ognistego Pokemona w okolicy góry. Odwróconej góry, może tak. Okej. Myślę, że tym miejscem, jak i górą, zajmiemy się już w odcinkach, moi drodzy. Następnych dziś już, moi drodzy, będzie wszystko, więc ja z wami żegnam. I do usłyszonka w kolejnych filmach z serii Pokémon Black 2. I też nie tylko. Tak więc do usłyszenia. Cześć.